Operacja z użyciem NanoKnife polega na zniszczeniu guza nowotworowego. Nie jest to takie naturalne i typowe, bo normalna operacja klasyczna polega na wycięciu guza nowotworowego, usunięciu go z tkanki chorej i zeszyciu, zespoleniu lub innego rodzaju działalności. Bo w momentach takich albo w chwilach takich lub sytuacjach, kiedy guz jest nieresekcyjny, to znaczy nowotwór znajduje się w tkance, której nie można usunąć, wtedy pacjent nie ma innej alternatywy i mówimy, że leczymy go w sposób taki czy taki, ale nie możemy leczyć go radykalnie. I wchodzi do gry wtedy operacja procedury NanoKnife. NanoKnife, czyli jest to elektroporacja, czyli jest to pobór prądu wysokiej częstotliwości z zamianą na pole, można powiedzieć, elektromagnetyczne, które powoduje popękanie błony komórkowej nowotworu. W wyniku tego dochodzi do śmierci nowotworu. Jest to procedura dość skomplikowana, wymagająca dużej współpracy operatora z osobą obsługującą aparaturę do NanoKnife'u, można powiedzieć, z komputerem. Operacja polega na tym, że musi być pacjent oczywiście w znieczuleniu ogólnym, w pełnym zwiotczeniu, dlatego też, że elektrody, które zakładamy do guza, ja zakładam 4 elektrody, muszą być w każdej płaszczyźnie, poziomie, pionie, w każdej odległości, co do milimetra w jednakowej odległości, nie mogą między sobą się poruszać. Gdyż pobieramy prąd 3000 V i zamieniamy go na 90 impulsów na sekundę pomiędzy każdymi elektrodami o mocy od 100 do 150 A. Gdyby doszło w czasie operacji czy w jakiejś innej do zmiany położenia elektrod, mogłoby dojść do wystąpienia działań niepożądanego, albo przestałby działać system, albo mogłoby dojść do zaburzeń serca lub innych zdarzeń. Więc to jest bardzo istotne. Pewne zwiotczenie i to ułożenie elektrod. Polega to w ten sposób, że po odsłonięciu guza wykonuje badanie USG w celu oceny wielkości guza i położeniu względem innych tkanek i naczyń. Po wykonaniu USG określam plan, jaka będzie operacja, mniej więcej ile razy będę stosował procedurę NanoKnife'u, w jakiej odległości elektrody od siebie będą ułożone i jak głęboko. Dopiero po ustaleniu wielkości guza i jego zasięgu ustalamy całą procedurę, o czym informuje informatyka, powiedzmy, obsługujący komputer z NanoKnife. Po tym wszystkim ustalamy, czy będą elektrody w centymetr od siebie odłożone, czy 2 cm, czy głębokość będzie centymetr, czy pół. Po ustaleniu planu działania i można powiedzieć, pola obszaru, w którym będziemy działać, zakładamy elektrody do tego guza w ustalonej odległości, a później włączana jest aparatura, która testuje, można powiedzieć, prawidłowość założonych elektrod. Polega to na tym, że testuje od ilość impulsów, czy przebiega między każdą pojedynczą elektrodą o odpowiedniej mocy. Jeżeli jest idealnie założone są elektrody, po teście każdego pola, jak mam 4 elektrody, co są 4 razy testowane, dopiero aparat i informatyk mówi, że można rozpocząć procedurę NanoKnife'u. Jest to bardzo uczciwe od pacjenta, bo nie można przeprowadzić czegoś, co nie działa. I dopiero później rozpoczyna się sama procedura NanoKnife'u, czyli wytworzenia pola elektromagnetycznego w celu uszkodzenia nowotworu. Trwa to czasowo dość długo, dlatego że sama kontrola pomiędzy jednym polem, a później sam zabieg, no to trwa różno w czasie. Trzeba tutaj pamiętać, że wymaga to dużej cierpliwości. Zazwyczaj 2-3 razy przekładam elektrody. Przy przełożeniu kilkakrotnym czas się przedłuża. Czyli guz nie jest wycinany, nie jest usuwany. On się tam znajduje, jak się znajduje, z tym, że jest martwy. Co dalej z tym guzem się dzieje? Ten guz na początku po operacji zwiększa swoją obszar, objętość, brzęknie, bo jak pęknie torebka nowotworowa, błona komórkowa, no efekt jest taki, że on zwiększa swoją objętość. Po tym czasie, po zwiększeniu objętości,
nie musimy o tym poinformować pacjenta, ponieważ jak będziemy robili badania obrazowe, to jak mieliśmy guz na przykład 4 cm, to będzie miał prawie 5, tak? Ale to nie jest wynikiem tego, że coś złego się stało, tylko w taki to sposób wygląda. Musi być ta informacja dla lekarza później leczącego. Po usunięciu, później po tym wykonaniu procedury na nanoknife, usuwamy elektrody i sprawdzamy, czy nie ma krwawienia lub wysięku z narządu, którego operujemy, płynów tam krążących. Jeżeli jest wszystko w porządku, wtedy kończymy zabieg, zakładając dren i naszywając powłoki brzuszne, gdyż ja wykonuję operację jedynie na otwartym brzuchu i bezpośrednio mając dostęp do nowotworu i do buza.